Zbliża się coś, na co czekaliście przez cały rok. Już w ten piątek zaczyna się Black Weekend na wojanshop.pl. Będzie trwał od piątku do niedzieli. Jest to najlepsza okazja do zrobienia zakupów w naszym sklepie, ponieważ wszystkie produkty będą przecenione. Nawet taka bluza, nawet takie puzzle. Puzzle będą przecenione, plecak będzie przecenione, wszystko będzie przecenione, a niektóre produkty nawet o 70%. Taka okazja pojawia się tylko raz w roku. Jest to Black Weekend, a na ten rok przygotowaliśmy coś specjalnego. Do każdego zamówienia w Black Weekend będzie dodawane takie nowe, limitowane zdjęcie z autografem. Będzie dostępne tylko przez ten weekend, a potem znika na zawsze. Taka okazja i takie promocje zdarzają się tylko raz w roku. Dlatego skorzystajcie z niej i zróbcie zamówienie w najlepszej promocyjnej cenie w Black Weekend na wojanshop.pl. Siemano kolano, dziś zostaję tatuażystą i patrzcie, mamy tutaj takie urządzenie, którym będziemy tatuować naszego zioma. Na przykład napiszemy mu tutaj: o, ja cię kręcę, to jest za grube. Czemu to jest aż tak grube? Da się to jakoś zmienić? Co ja ci tutaj mogę narysować? Wy? O ja, Wojan, patrz! Team, tutaj będzie ty. Wy, ty. Ej, co tutaj chodzi? Mordeczkę, ci wytatuowałem twarz. Czekaj, da się to zmyć? O, da się! Ej, nie sądziłem, że tak łatwo będzie dawało się zmywać tatuaże. Okej, tutaj ziomalo pokazał nam, jaki chce mieć tatuaż. Tego, jakąś uśmiechniętą emotkę. Czy mamy taką emotkę? Czekaj, tutaj widzę jakieś emotki. Nie, to nie jest uśmiechnięta emotka. Czekaj, tu. To też nie jest. O, tutaj widzę. Okej, z tego co widzę, to jest ta zła emotka. Ta, dokładnie. Okej, i tą emotkę gdzie ty chcesz mieć? Chyba na głowie, widzowie, chcę mieć tą emotkę. Ale na początku głowę trzeba mu ogolić, więc czekajcie, ogolimy mu tutaj to ładnie. Ha, ha, mordeczko, nie dość, że cię będę tutaj ładnie tatuował, to jeszcze cię ładnie tutaj ogolę. Ogolę ci główkę, proszę bardzo. O, no i pięknie, mordeczko. I teraz taką minkę będziesz tutaj miał prosto na główce. Patrz, jak perfekcyjnie to działa. O, okulary twoje. Patrzcie, dobra, zniżymy go troszeczkę. I widzicie tą jego głowę tutaj? To jest to coś, co on chce mieć na głowie wytatuowane. Jak my teraz to mamy niby wytatuować? Chyba bierzemy to sobie właśnie ten tatuator. Czekaj, czy to jest dobrze? Nie wiem, czy ja to robię. Ej, robię to chyba dobrze, czekaj. Tak, patrzcie. Dobrze to robię. Okej, naokoło. Tu. Okej. Nie wygląda to źle i teraz obmyjemy to, czekajcie. Wow! I w ten sposób zrobiliśmy mu tatuaż, patrz na to. Masz ten tatuaż, który chciałeś. Okej, widzimy, że jeszcze chcesz mieć jakieś kolczyki chyba. A tak się składa, że kolczyki mam tutaj. To weźmiemy sobie te. Czy to są te kolczyki, które ty chciałeś? O, patrz! No to są te kolczyki, które on chciał. Okej, bardzo dobrze. Dodatkowo widzę, że chcę, żebyśmy pokolorowali mu jeszcze włosy, więc tak też mu tutaj zrobimy. Patrzcie, z każdej strony mu tutaj pokolorujemy. Tobie pasują te okulary. No i spójrzcie. Sprawdźmy, czy będzie zadowolony klient. Uwaga. Jest zadowolony. Dostałem... Aż 3 gwiazdki dostałem, widzowie. Nie wierzę. Ej, dobra, jesteśmy dobrzy w tą grę. Siemanko. Okej, widzę, że ty chcesz być... Co to jest za tatuaż dziwny? Co to jest za tatuaż, mordeczko? Ja cię mam tatuować, a ty coś takiego chcesz? Okej, na samym wstępie widzę, że jesteś mocno zarośnięty i chcesz pozbyć się wszystkiego ze swojej głowy, co nie? Chcesz pozbyć się kompletnie wszystkiego. Dobrze, załatwię ci to. Robię tutaj szybką akcję, patrz. Ale jazda, patrz, będziesz łysy. I lecimy. Ej, ja nie wiem, jakim cudem ty tyle masz włosów. Okej, i czekaj, czy ja ci... Zgoliłem ci też brwi. Nie wiem, czy brwi chciałeś, żebym ci zgolił, ale mam pomysł. Zamiast brwi zrobię ci tatuaż. Tylko jaki tatuaż na brwi by pasował? Na przykład hot dogi. Dawajcie hot dogi. Postawimy mu brwi w kształcie hot doga. Czekaj, tutaj będzie jedno. Dobra. I teraz postawimy mu drugiego hot doga. Okej. I tutaj będzie... Drugi hot dog, patrz, drugi hot dog będzie taki. Ja cię kręcę, co to będą za brwi. Czekaj, wytatuujmy mu teraz to. Ja nie mogę, o co tu chodzi? Nie wierzę, mordeczko, że ty się zgodziłeś na tatuaż u Wojana. Nie wiem, nie radzę nikomu się zgadzać na robienie tatuażu u mnie. To na pewno nie skończy się dobrze. Dobra, patrzcie, no jest hot dog w postaci brwi. Ja myślę, że może ci się to spodobać. Ja myślę, że to jest całkiem nawet niezły tatuaż. Okej, pięknie wytatuowane z każdej strony. Muszę dbać o szczegóły, o co nie? Dobra, i teraz bierzemy sobie to i wyczyścimy ci to. Ja cię kręcę!
chłopie z tatuażem chodzącym. Ma brwi w postaci hot doga wytatuowanego. Oj, on chyba nie będzie zadowolony. Dobra, czy da się to jakoś zakryć? Czy da się zakryć jakoś ten tatuaż? Czekaj, co to jest? Ej, a tutaj były takie fajne rzeczy, zobacz. Tutaj mógłbym ci takie brwi zrobić, zobacz. Ja ci się kręcę. Czemu ja zrobiłem mu brwi w postaci hot doga? Jak my tutaj mieliśmy coś takiego, zobacz. Mogliśmy mu brwi zrobić o tak. Jest git i teraz cyk. Musimy to ładnie umyć. Umyjemy. No i zobacz, ma brwi, normalnie. Ja mu hot doga zrobię. Jaśmy, jakie jeszcze tutaj są śmieszne jakieś tatuaże. Czekaj, czy da się to przesuwać? Nie. Dobra, czy tutaj da się to przesuwać? O, co to jest? Możesz mieć stary Jerzyka. Co to jest? Dawaj mu to. Czekaj, tylko musimy mu to zwiększyć. I teraz. Ja nie mogę, mordeczko. Uuu, ale będziesz miał tatuaż kozacki. Dobra, ten ci się na pewno spodoba. Zobacz to, co ci tutaj robię. Wytatuję ci piękną czachę na twarzy. Wszyscy będą się ciebie bali, mordeczko. Nikt do ciebie nawet nie będzie podchodził na milisekundę, na metr nawet nikt nie będzie do ciebie podchodził. Będziesz nietykalny, mordeczko. Co ja tutaj robię? Widzę, wy nigdy nie zgłaszajcie się do mnie po tatuaż. Okej, jest dobrze. Teraz musimy mu tutaj to ładnie oczyścić. I spójrzcie. Zrobiliśmy mu czachę na głowie. Co jest grane? Ty, ale zdałem sobie sprawę, że jak my go tak puścimy, to on nam jedną gwiazdkę nam da. Więc na wszelki wypadek tutaj damy mu brodę, żeby nie wiedział, co się znajduje pod tą brodą. Chodź, sprawdźmy, czy będzie nam niezdenerwowany. Oj, jest bardzo zdenerwowany, dał mi zero gwiazdek. Ej, czy ty chcesz mieć chickena wytatuowanego? Tutaj jest kurczak, zobacz. Dobra, słuchaj, sama tego chciałaś. Chcesz mieć kurczaka, będziesz miała kurczaka. Musimy to troszeczkę zmniejszyć, okej? I kurczaczek będzie taki teraz, o, malutki, widzicie? I teraz kurczaczek, jak go postawimy w tym miejscu, zróbmy tak, jakby go jadła, czekajcie. Dobra, postawiłem go i teraz sprawdźmy, czy będzie działało kurczaczek, czy będzie to widoczne. Kurczaczek. Powinno być git. Będzie wyglądał, jakby był jedzony. Tak, zobacz! Ona wcina kurczaczka. O co tutaj chodzi? Widzę też, że ona chce być troszkę podcięta od góry, więc też jej tutaj ogarniemy ładnie. Wow, jak jej to ładnie ogarnąłem! Chociaż czekaj, ja wziąłem 5 mm, to chyba źle. Powinienem chyba 15 mm wziąć golarkę, co nie? Tyk, mordeczko, masz to załatwione? I z drugiej strony jeszcze. Teraz też widzę, że te boczki chciałaś mieć w innym kolorze. Turkusowym chyba. Tak jak bluzy na Voyanteam, na voyanshop.pl możecie znaleźć na przykład takie turkusowe bluzy, które idealnie będą dla was pasowały. Więc zapraszam, Voyanteam! Zbliża się Black Weekend, więc bądźcie na to przygotowani. Największe przeceny w ciągu całego roku na voyanshop.pl startują już w ten piątek. Proszę. O, no i finito! Taki tatuaż na pewno ci się spodoba. Patrz, cieszy się! Cieszy się z takiego tatuaża. Trzy gwiazdki mi dała? Co? Jakie to te trzy gwiazdki? Oj, ten pan tutaj chce mieć płomienie. Płomienny tatuaż! Weźmiemy sobie tutaj taką zabawkę i słuchajcie, zaczynamy w takim razie golić tutaj od tej strony. O, tak jest git, okej. O, zaraz lepiej, zobacz. To nie jest to, co on chciał. O, to jest dramat. To jest dramat, to co ja mu robię. Teraz ma tak nowocześnie. Z drugiej strony też mu tak zrobię. Oj. Ta druga strona mi aż tak dobrze nie wyszła. Okej, włoski tutaj się łączą. I jeszcze tutaj zrobimy połączenie włosków. Ja nie mogę. No i to jest pięknie. Zobacz, z każdej strony tutaj mu zrobimy. Co jest grane, dobra. Ej, wygląda to dobrze. I teraz widzę, że on chce mieć płomień gdzieś. Ej, przecież ja mu mogę tutaj wytatuować płomień. Czemu ja wszystko na twarzy tatuuję? Czekajcie, tutaj mamy płomienie. Weźmy mu taki płomień. Okej, zobacz. Wow, no jasne, że tutaj płomień mu dajmy. Czemu ja tutaj wcześniej nie tatuowałem tylko na twarzy? Przecież to jest takie głupie, co ja zrobiłem. I teraz taki płomień. Zobacz, to jest to, czego ty potrzebowałeś. Ale to jest za mało. Ja jeszcze dam moją reakcję na to obok. Patrz, to jest moja reakcja na to. Wytatujemy ci reakcję, jaką mam. Uwaga. Co to jest? Co to?
to jest? Żeby nigdy bym sobie chyba takiego tatuażu nie zrobił. O, ja nie mogę. Ej, co jest? Ten tatuaż nawet nie jest dobrze zrobiony. Czekaj, muszę go poprawić. O, ja cię kręcę. Nie dość, że zrobiłem taki słaby tatuaż, to jeszcze nie do końca dobrze. O, i teraz zobacz. To jest reakcja na ten płomień. O, mordeczko, tego się nie będziesz spodziewał. Dobra, widzę, że jeszcze chcesz mieć troszeczkę tutaj brudkę, więc ja ci tutaj ogarnę brudkę. Zobacz. No, jest dokładnie tak, jak chciałeś. Jeśli nie dasz mi 3 gwiazdek, to będę na ciebie obrażony. Różyczkę jeszcze ci wytatuję, bo czuję, że będzie tutaj pasowała, ale czekaj, większa musi być, czekaj, uwaga, musimy powiększyć i zrobimy ci na maksa dużą różyczkę, no dawaj, okej, duża różyczka, ja cię kręcę, ale ogromna różyczka, dobra, to będzie naprawdę ładny tatuaż, podoba mi się, myślę, że jest git, dajmy go tutaj tak, z tej strony, jest git, okej, teraz to, o, i naprawiamy ci to ładnie. Ale piękna różyczka. Dobra, jak nie dasz mi 3 gwiazdek. Dobra, chociaż 2. Patrz, cieszy się. 2 gwiazdki. Let's go, dobra mordeczko, piona. Piona. A, babuszka. Odwiedziła mnie babcia. Dawaj mnie to. Dobra babuszka, tobie to ja mam dla ciebie coś specjalnego. Czekajcie, gdzie to było? Ja to już prawie tutaj gdzieś miałem. To było... O, tutaj. I od się kręcę, babuszka. Dobra, troszeczkę muszę to mniejsze zrobić. Biedna babcia przyszła po tatuaż do Wojana. Przecież to wiadomo, że się źle skończy. Okej, tutaj będzie coś takiego. I od się kręcę, współczuję ci. Dobra, tatuujemy jej to. Tatuujemy jej to. Ale będziesz miała reakcję pewnie, co? Dobra. Kupę jej tatuuję na twarzy, no nie mogę. No nie wierzę, że ty się zgodziłaś na coś takiego, babcia. Dobra, babcia, sama tego chciałaś. Chcesz mieć tutaj rozrywkowo, to będziesz miała rozrywkowo. Okej, zrobiłem to idealnie i uwaga. Nice, nice, jak to wygląda, co to jest? Ale jazda, dobra. Pięknie, pięknie. Widzę, że też chcesz mieć niebieskie włosy, Wojan Team. No oczywiście, że Wojan Team, no to dlatego ci zrobimy niebieskie włosy. Hej, wpadłem na pomysł, goląc tą głowę, że jeszcze tutaj bym chętniej wytatuował kupę. Czekajcie, wytatuujmy ją. Ej, nie, zróbmy taką ogromną kupę na jej głowie. Dobra, to w takim razie tego jeszcze nie. Musimy zgolić całą jej głowę, dlatego zabieramy się do roboty. Babcia, ty nie wiesz, na co się piszesz. Będziesz miała kupę na głowie, dosłownie. Ja nie mogę. Jeżeli ona nie będzie zadowolona z takiego tatuażu, to ja nie wiem, z jakiego ona byłaby zadowolona. To jest najlepszy tatuaż, jaki możesz sobie wymarzyć. Kupa na głowie. Okej, babuszka jest cała łysa. I teraz zwiększamy na maksa tym pokrętłem. Wyciągamy największą kupę i dajemy jej prosto tu. Uwaga. Jest, mamy to. Tatujemy jej kupę. Nie, czemu my to robimy? Ale dobra, babuszka tego chciała. W sensie, no dobra, nie chciała tego koniecznie, bo tam nie było napisane. Ona chciała jeżyka, ona chciała jeżyka, a ja jej robię kupę. Okej, jeżyk robi kupę, więc to jesteśmy blisko, co nie? To mniej więcej jakbyśmy szli tym rozumowaniem, to by się dało, co nie? No babuszka, cieszysz się? Ej, co jest? Ja tu widzę jej jakieś linie. O co chodzi? Okej, dobra, dokończymy jej tutaj to tatuować w takim razie do końca. Nie wiedziałem, babuszka, co ty masz na głowie w takim razie. Dobra, czekaj, pek. I zrobimy to ukryte. To będzie taki ukryty tatuaż, o którym nikt nie będzie wiedział, nawet babuszka. Zobaczcie, ale ładnie to zrobiliśmy. No patrz, no kupa, piękna kupa, o co tu chodzi? I teraz zrobimy właśnie to. Ukryty tatuaż, zobacz. Zobacz, a czekaj, to jest dobre? Bubble? No to jest chyba dobre, dobra. Ukryty tatuaż to będzie, zobaczycie. I w ten sposób babuszka musi nam dać 10 gwiazdek. Znaczy 3 tam są maksymalnie, więc 3 gwiazdki. Bo ona nawet nie będzie wiedziała, że ma kupę na głowie. Zobacz, ona sobie tutaj spokojnie siedzi i myśli, że tak, ej, pewnie zrobił mi tylko taką kupę, jak tutaj widzę. Nieprawda, masz ją jeszcze na głowie, z tyłu na głowie. Dobra, to zrobiłem ładne. Teraz bieram golarkę i ładnie jej to zgolimy, żeby wyrównać jej to. Okej, jest dobrze. I teraz pokolorujemy na niebiesko, niebieskie, niebieskie, robię sobie niebieskie. Jak widzicie, mam bluzę niebieską na sobie, Wojan Team, Wojanowice, piękny wzór. I naprawdę wy też możecie taką bluzę już mieć. Ona będzie na promocji na Wojan Show Black Weekend. Więc właśnie w ten weekend, o co chodzi? W ten dzień, w ten weekend będziecie mogli ją kupić w promocyjnej cenie. A my sprawdźmy, no babuszka, wyglądasz pięknie, ale brakuje mi tu czegoś dla ciebie, brakuje mi dla ciebie
okulary. Cool okulary, babuszka. I jeszcze weźmy jej tutaj jakieś kolczyki. O, takie różowe. Iś, nie, upadły mi, czekaj. Jeszcze raz, iś, dobra. I dajemy je tu. Jest! O, babuszka, pięknie wyglądasz. Dobra, jak mi nie dasz 3 gwiazdek, to się obrażę. Okej, dobra, trochę przesadziłem. Patrz, cieszy się! Dała mi 2 gwiazdki, cieszy się z tatuaża kupy. Wow, przyszedł do mnie ziomal i chce tatuaż sera. Na głowie jeszcze w dodatku pewnie mu można to... Chociaż nie, czekaj, tutaj ma tak pięknie, żeby mu tatuaż sera zrobić. Gdzie jest ser? Tutaj pewnie jest ser. Mamy ser, patrz. Ogromny ser, mordeczko, chciałeś to masz. Ojejku, to jest za duże, dobra. Musimy troszeczkę to zmniejszyć. Zmniejszamy w drugą, okej. I teraz będzie tatuaż sera odpowiedniego rozmiaru. Uwaga, działa? Działa. Piękny tatuaż sera. Bierzemy w takim razie i tatujemy mu tutaj. Mordeczko, będziesz zadowolony. Mam nadzieję, że dostaniemy 3 gwiazdki. A może zrobimy mu taki nawet ogromny rękaw. Wiesz, jak sobie ludzie tatuują całe rękawy. Okej, sprawdźmy, czy to dobrze wygląda. No normalnie jest i ser. To by można mu tutaj jeszcze narysować. Może taką czachę. O, patrz, jaka czacha jeszcze będzie tutaj obok. Zobacz. I ona będzie troszeczkę na ten ser nachodziła. Okej, okay. I teraz wytatujemy mu tutaj. Let's go. Ale będziesz miał ręka w mordeczko. Aha, jest już praktycznie zrobiona. Okej, okay, udało mi się. Teraz ładnie to wykończymy. Ej, patrz jak pięknie. Dobra, czy damy mu jeszcze coś tutaj? Ej, czekaj. W tym miejscu on coś ma... A nie, czekaj, to mi się wydawało. Okej, okay, czy coś jeszcze można mu tutaj zostawić? Można na przykład... O! Takie coś mu zostawić, patrz. Taki tekst tutaj można postawić mu. Czekaj, o. No, ej, co? Wypadło mi. Nie. Jeszcze raz, dobra. Zabieramy, okej, okay, i stawiamy mu w ten sposób, okej, okay. I teraz wystarczy, że mu to ładnie pokolorujemy. Znaczy to jest czarne całe, więc to i tak, patrz, wystarczy, że to uzupełnię, zapełnię, ładnie, okej, okay. I ładnie wyczyścimy, wow. I teraz w tym duszku tekstowym, czy chmurce tekstowej, zostawimy jakąś informację. Co to może być za informacja, jakiś Voyant Team, czy coś w tym stylu. Albo po prostu... Króliczka! Dawaj, króliczka! Oj, mam pomysł! A czekaj, to musi być mniejszy króliczek w takim razie, czekaj. Zmniejszamy. Okej, okay, zmniejszyliśmy dosyć mocno. Mamy malutkiego króliczka! I on będzie idealnie pasował tutaj, zobacz. No, idealnie to zrobiliśmy! Ej, dobra! To jest naprawdę bardzo fajny tatuaż. Ten akurat tatuaż mi się serio podoba. Okej, okay, już prawie to mamy. O, zrobione. I uwaga, to jest tatuaż na tatuażu. I jeszcze mam pomysł, przecież ten tatuaż jest bez wyrazu, co nie? No to zrobimy mu taką emotkę. Czekaj, ale nie, ta emotka zasłoni cały nasz tatuaż. Chyba, że weźmiemy taką emotkę. I uwaga, coś takiego. Czy to będzie działało? Wow, to działa, zobacz. Uwaga, puu. I będzie, hej, serio, co myśmy zrobili? To jest jeden z kreatywniejszych tatuaży, które my dzisiaj zrobiliśmy w odcinku. Dobra, dokończmy mu teraz to. Yo! Gościu ma chmurkę z króliczkiem i z emotką. No ładnie, no ładnie. Stworzyliśmy nowy tatuaż, którego normalnie wcześniej w tej grze nie było, widzowie, więc naprawdę dobrze nam to wyszło. Sprawdźmy, czy będziesz zadowolony. Uwaga, okej, okay, nie zrobiłem jakoś dużo. Mech, powiedział. Dobra, dobra. Ważne, że dał jedną gwiazdkę chociaż co. A wy, widzowie, zgłosilibyście się na tatuaż u Voyanta? Dajcie znać w komentarzu. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.